proszę Państwa, każdy człowiek, który się zetknął chociaż pośrednio z akcjami razwiedki, to na pewno zapoznał się z takim określeniem akcja dezinformacyjna. Otóż akcje dezinformacyjne mają różny charakter, ale typowa akcja dezinformacyjna, która pojawia się w przypadku, kiedy w opinii publicznej, wśród publiczności krążyć zaczynają jakieś podejrzenia uzasadnione, to wtedy wykonawcy akcji dezinformacyjnej mnożą coraz bardziej nieprawdopodobne wersje tego wydarzenia, o którym krążą plotki, i w ten sposób każda plotka staje się elementem coraz bardziej groteskowym, i to podważa wiarygodność do jakichkolwiek plotek, nawet takich, które mają jakieś uzasadnienie faktyczne. Otóż widać wyraźnie, że razwiedka bardzo starannie przygotowuje wejście na polityczną scenę ruchu obrony zdobyczy III Rzeczypospolitej, ponieważ pan Aleksander Kwaśniewski już otrzymał szczepionkę od stacji, którą podejrzewam o to, że została założona przy udziale pieniędzy i razwiedki, mianowicie stacja TVN.